No, siłanko, witam kochani. Ja jestem w trakcie szykowania wędek, ale myślę, że powiem sobie parę słów na temat przyszłości naszego kanału. No, mnie się teraz troszeczkę sytuacja życiowa pozmieniała i pomyślałem sobie, że czas byłoby wziąć się naprawdę za ten nasz kanał wędkarski tak solidnie. Więc co chciałem powiedzieć, kochani? No niestety, miałem wielokrotnie pokazać wam fajne techniki, jak wykorzystać boczny trok, jak połowić dropshotem, miałem połowić sławikami, gruntami, kochani. Ja na to wszystko naprawdę nie miałem czasu. Myślałem, że to się uda, tam się uda, ale jak to w życiu bywa, zawsze coś wyskoczyło, że tak powiem, jak nie urok, to straczka, jak nie to, to tamto i wiecie coś, a że chciałem sobie trochę ryby połowić, więc robiłem głównie z filmiki, tak jak ja lubię, po prostu ze swoich ulubionych metod, technik, które nie są zawsze najlepsze, po prostu ja nimi lubię łowić. Czasami bywało tak, że kolega łowił na dropshota i mu cały czas tam oko nie brały, ale ja nie, bo ja nie łowiłem na dropshota, bo ja się uparłem złowić go tak, a nie inaczej. Nie zależało mi tam, czy ja ich nałowię, czy nie nałowię, po prostu no ja na takim etapie jestem, że ja to się uprę w jakiś sposób złowić tą rybę, no i z reguły łowię, no ale to nie jest ważne, kochani. Otóż mam bardzo dużo do przekazania, naprawdę to, co jest na kanale do tej pory, to jest ułamek tego wszystkiego, co ja wiem, co ja potrafię, co mogę pokazać, kochani. Dlatego chciałbym, no jak sami wiecie, ja łowię pół wieku ryby. Wielu z was jeszcze na świecie nie było. Opowiem wam, jak to kiedyś było, o pierwszych kijach leszczynowych, o tym, jak się ryby łowiło, ale to już czasem. Kochani, postanowiłem uruchomić po prostu wsparcie kanału, bo jeżeli wy mnie wesprzecie, ja nie mówię, że każdy, że już musi i tak dalej. Nie, kochani, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli uda mi się, że wsparcie kanału, po prostu, co chciałem powiedzieć, będzie dużo, dużo więcej materiału, dużo więcej wiedzy naprawdę przydatnej, że będziecie łowić ryby, ja pokażę, jak zrobić zanęty. Tego nie ma nigdzie na filmach. Ja patrzyłem, nie ma, ale można zrobić taką kosę zanętową na liny, no na lina to mam takiego bata, że mam głowa, tam linii, karpiszon wejdzie i okonie jakie wchodzą w tą zanętę, pokażę wam, kochani, ja pokażę dużo, naprawdę dużo, rozszerzę to wszystko na spławiki, na federy, tylko o co chodzi, kochani, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę, a jak o kasę, to chodzi o czas, więc myślę, że dzięki waszemu wsparciu kanału finansowemu będę mógł naprawdę wam pokazać dużo więcej i naprawdę nawet osoby, które nie będą wspierały, no przecież wiadomo, że nie każdy będzie leciał mnie wspierać i tak dalej, przecież wielu z was dopiero się uczy, chodzicie do szkoły i no różne sytuacje życiowe są, także ja nie wymagam, że już trzeba lecieć i wpłacać, tylko po prostu jeżeli ktoś może, wesprzyjcie kanał, a ja ze swej strony naprawdę, kochani, przekażę dużo, dużo więcej. Będzie dużo więcej filmów, bardziej merytorycznych. Będą spławiki, będą grunty, bo w gruncie, w federze i w spławikach się czuję naprawdę fantastycznie, bo wiele lat na to łowiłem, wiele, wiele analiz przeprowadzałem, naprawdę mnóstwo. Także jest co pokazać i pomóc wielu z was, naprawdę, żeby skutecznie łowić ryby i to naprawdę bardzo przyzwoite ryby. Także kochani, tak jak powiedziałem, uruchomię wsparcie, jeżeli ktokolwiek będzie mógł wspierać mnie, aha, no dla wspierających oczywiście, kochani, będą bonusy, będą specjalne poradniki wideo, indywidualnie dla każdego. Na życzenie, będziecie mogli współtworzyć ze mną ten kanał, będziecie mogli, mój prywatny numer telefonu, będzie można zasięgnąć porady, autentycznie będę pomagał, nawet będąc na rybach, nie ma żadnego problemu, także oprócz tego, bo tam YouTube'a też wiem, że oferuje jakieś tam bonusy, no to już z czasem tam każdy będzie dostawał co chce, ale dam dostęp, na pewno podrzucę często przynęty, które ja sprawdziłem, które działają, z instruktorem, jak ją zastosować i podrzucę takie przynęty, pokażę jak na nie łowić, gdzie na nie łowić, kiedy na nie łowić. Także kochani, naprawdę osoby, które zdecydują się wesprzeć kanał, na pewno na tym nie stracą. No, ja sobie zdaję sprawę, czasy są jakie są, są ciężkie. Dla mnie tutaj też nie są lekkie, a obecnie są bardzo ciężkie. Także chciałem powiedzieć, że no, myślę, że wspólnie może coś wymyślimy. Ten kanał naprawdę ma potencjał
Ja naprawdę mogę Wam dać dużo, bardzo dużo. Także proszę tylko subskrybujcie. Kto nawet nie wspiera, to komentujcie, łapki. To wszystko mi pomaga. To wszystko mi pomaga, kochani. I naprawdę ten kanał będzie mógł funkcjonować najlepsze. Naprawdę doprowadzę do tego, że będziecie z niecierpliwością oczekiwali na każdy następny film. Także kochani, myślę, że to jest główne, co chciałem powiedzieć. Do dzisiaj z innej beczki, no ale po prostu chcę poznać Wasze zdanie, także napiszcie mi w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie. Bo to powiem Wam szczerze, ja się biłem z myślami, nie wiedziałem, czy to zrobić, czy nie. W sumie to nie jest mój pomysł, kto inny mi to doradził. Mówi, że mam wielu widzów. No faktycznie, wielu widzów, naprawdę wspaniałych, nieraz to naprawdę superanckie macie komentarze. Naprawdę, czasami też to jest budujące, aż chce się coś robić. Czytając niektóre z Waszych komentarzy, są naprawdę the best, że tak powiem. Ja naprawdę też jestem zadowolony, jak ktoś przeczyta fajnie, że mu pomogłem. Często słyszę, że dzięki temu zaczęło bić ryby, że pomogłem w tym, że pomogłem tamtym. Naprawdę ja się bardzo cieszę, że mogłem pomóc, że ktoś tam zaczął lepiej ryby łowić, troszeczkę więcej zrozumiał i tak dalej. Naprawdę mnie to bardzo cieszy. I wiem, że jestem w stanie pomóc naprawdę dużo, dużo więcej, kochani, naprawdę. Także myślę, że jest to dobry pomysł, a co z tego wyniknie, zobaczymy dalej. Ale jeżeli pomożecie mi współtworzyć, tak samo możecie podawać tematy, co Was interesuje, o czym chcielibyście mieć filmy i tak dalej, szczególnie osoby wspierające. Naprawdę nawet będę mógł w stanie robić indywidualne poradniki wideo dla kogoś, kto tam sobie życzy na jakiś temat. Oczywiście na pewno nie we wszystkim i nie tak dalej, bo nie wydaje mi się, by był ktoś, kto się zna na wszystkim, wie wszystko, najlepiej, na wszystkie techniki. Kochani, ja wiem dużo, bardzo dużo o różnych technikach, ale nie będę doradzał komuś jak muszkarzowi, jak się łowi na muchę, jak ja na te muchy nie łowię, prawda? Wiem, jak to wygląda, wiem, jak się robi, znam jakieś tam zasady, bo się trochę oczytałem, ale sami wiecie, poczytać, a praktyka to są dwie różne rzeczy, także mówię, ale głównie tam spławik, federy, spinning lekki, dropshoty, różnego rodzaju techniki, jest wiele innych, które Wam pokażę. Kiedyś trochę próbowałem, zaczynałem, ale wiecznie, no jak to powiedziałem wcześniej, jak nie urok, to sraczka, zawsze coś się przydarzyło. Myślę, że dzięki Waszemu wsparciu, myślę, że to może wypalić i będzie po prostu bardzo fajny kanał, będzie nam się świetnie współpracowało. No. Myślę, że można się uda. Poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie ja postaram się uruchomić to wszystko i jak tylko będę mógł jakiekolwiek bonusy i tak dalej, to one na pewno będą. Także kochani, zapraszam do wsparcia, a co dalej zobaczymy. Tak by co to. Pozdrawiam Was, niech moc będzie z Wami, bo się biorę zaraz za robienie będę, szykuję się do jazdy na rybki. Także jeszcze raz, najlepszego, niech moc będzie z Wami, kochani. I do boju. Nad wodę.